Warszawie, żeby zacząć działać, potrzebujesz dzisiaj pewnie w okolicach 1 000 000 zł, żeby zrobić flipa, bo mieszkania są dużo droższe. W Białymstoku wystarczy ci 450-500 tysięcy już z remontem, żeby wejść w biznes. A powiedz mi, na co twoi klienci najbardziej zwracają uwagę przy zakupie mieszkań? My nie robimy niczego, co by nie przyniosło minimum 60 koła na czysto. To jest właśnie też uwaga, że w hotelu jak macie, no tutaj was nikt nie szarżuje za klimę i za wodę, ale jak wynajmujecie przez booking, powiedzmy, w cudzysłowie, czyli czy tam od prywatnego jakiegoś właściciela, no to wtedy te rachunki się pojawią. Cześć wszystkim, mam dzisiaj dla was coś naprawdę wyjątkowego. Ostatnio na tym kanale było kilka filmów odnośnie nieruchomości, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i popularnością. Dzisiejszy film myślę, że będzie wam się podobał równie dobrze, bo będzie kolejny odcinek o nieruchomościach, tylko z ekspertem, który jest prosto z Polski, przyleciał tutaj do Tajlandii. Witaj Mariusz, bardzo się cieszę, że możemy nagrać dzisiaj ten odcinek i podzielić się naszym jakimś tam doświadczeniem odnośnie tutaj właśnie tego rynku nieruchomości z naszymi widzami. Słuchajcie, Mariusz zaraz tutaj nam o sobie opowie i odpowie na kilka pytań, które przygotowałem dla niego, ale tylko chcę wam jeszcze powiedzieć, że jest to, zresztą zaraz samo, Mariusz, powiedz nam sam, kim jesteś, jak długo zajmujesz się rynkiem nieruchomości i jakie masz największe sukcesy? O, wow, nie spodziewałem się takich pytań. Witajcie przede wszystkim. Cześć Mati, fajnie się spotkać w takich pięknych okolicznościach przyrody i chwilę pogadać o nieruchomościach. Ja, słuchajcie, w nieruchomościach działam już 5,5 roku, robię tak zwane flipy, robię wynajmy, robię gotowce inwestycyjne, robię wszystko to w Białymstoku u nas. Natomiast wiem, jakie są ceny też w Warszawie, bo wiem, że o cenach też byś chciał pogadać. Wiem, jakie ceny są w innych miastach. No i mam nadzieję, że ten wywiad będzie dla was ciekawy. I sam jestem ciekawy, jakie pytania przygotowałeś i wierzę w to, że to będzie dla was interesujące i pomocne. Zatem zaczynajmy. Wiesz co, na początek mam dla ciebie takie może trochę bardziej osobiste pytanie, a do nieruchomości przejdziemy dosłownie za sekundkę. Powiedz mi, ile razy byłeś w Tajlandii? Czy podoba ci się Tajlandia i co cię tutaj najbardziej tak przyciąga do tej Tajlandii? Okej, no Tajlandia mi się bardzo podoba. Generalnie to jest nasz drugi raz. W tamtym roku byliśmy 42 dni z rzędu, w tym roku tylko na 2 tygodnie na ferie. Co mi się podoba? Przede wszystkim klimat. Jest tu bardzo ciepło, słonecznie. Są przepiękne plaże i widoczki. To, co widzicie za nami, to jest real, to nie jest żadna podkładka. Dokładnie. No i co? Wydaje mi się też, że... Znaczy, czuję to, że Tajowie są bardzo przyjaźni generalnie, nie mają problemu. Też się nie spieszą nigdzie, co jest fajne, co... U nas w Polsce każdy jak robi biznes, czyli biegnie do pracy, po dzieciaki, ze szkoły do szkoły, do zajęcia dodatkowe, więc jest to takie życie szybkie, a tu jest spokojnie, tu jak przyjechała nawet wczoraj po nas taksówka, tak, mówimy, że jeszcze słuchaj, my potrzebujemy zajść do sklepu, kupić jakieś tam płyny różnego rodzaju, więc kierowca poczekał bez problemu, nas nie było 50 minut, nie doliczył nic za to, więc to jest fajne, znaczy czuję, że generalnie jest tak, że jest tutaj chill, jest spokój, bardzo dobre jedzenie, co jeszcze nie powiedziałem. Ja czuję się, że tak, bardzo bezpiecznie. Jesteśmy z dziećmi, tak, jesteśmy z dzieciakami po raz kolejny, całą rodziną, więc generalnie nie czułem ani jednego momentu zagrożenia, więc jest naprawdę fajnie. I smaczne jedzenie. Rozważałeś może kiedyś przeprowadzkę do Tajlandii? Myśleliśmy o tym bardzo mocno w tamtym roku, natomiast odległość jest dość spora, więc w tym momencie, póki dzieciaki są jeszcze w wieku szkolnym, szkoły podstawowej, więc myślę, że nie, ale kiedyś myślę, że wolałbym tak jak wy, że tak jak ty, że przyjeżdżacie tutaj sobie, kiedy jest naprawdę w Polsce szaro, buro i ponuro. Tak jak teraz my tu nagrywamy, jest końcówka stycznia, 24. Z tego co wiem, u nas w Białymstoku są plus 3 stopnie i pomimo tego, że przez ostatnie 3 tygodnie padał codziennie śnieg, to dzisiaj mamy roztopy i nie jest to na pewno fajne, przyjemne. No porównując to do tego tutaj, no to sami widzicie i jak to wygląda. Od ilu lat działasz w nieruchomościach i gdzie zdobywałeś doświadczenie? Jakoś, czy uczyłeś się, brałeś jakieś szkolenia, czy po prostu sam tak sobie zacząłeś jakoś z jednym mieszkaniem i później poleciało na własnych błędach, wszystkiego się uczyłeś, czy jednak gdzieś? Dobre pytanie. Generalnie tak. Zaczynałem ze szkoleniem u Orzecha, u Wojtka Orzechowskiego.
To mi bardzo pomogło, pokazało mi kierunek, w którym działać. Zawsze mówię, że on pokazał mi przepis, do którego ja cały czas dodaję swoje przyprawy. Tak jak wspomniałem wcześniej, działam od 5,5 roku, więc kupujemy, remontujemy bądź nie i sprzedajemy z jak największym zyskiem oraz budujemy portfele mieszkań, które przynoszą dochód pasywny, czyli mieszkań na wynajem. Czekaj, powiedziałeś na początku może ile w te 5 lat zrobiłeś flipów? Nie wiem, czy powiedziałem. W tym momencie mam zamkniętych 130 transakcji. 130 sprzedanych mieszkań. Sprzedanych mieszkań. Nie kupno, wszystko, kupno sprzedaż. Tak, ale nie wszystko sprzedaliśmy, tak jak powiedziałem, w portfelu mamy... Aha, pod wynajem, tak? Tak, pod wynajem. W sumie z tym, co zarządzam dla kogoś, no to mamy 37 chyba tematów teraz. Plus dodatkowe dwa teraz się produkują, jak jesteśmy tutaj, więc za chwilę do 40 dobijemy na pewno. A jakie są największe takie wyzwania z takimi flipami? Jakieś takie problemy, z którymi się spotykasz? Nie wiem, na przykład z ekipą remontową, albo z... Nie wiem, na przykład nie przychodzą na czas, albo czegoś... Nie wiem, no kurde, jakieś wyzwania, może prawne, może z wspólnotą mieszkaniową jakieś problemy często są, albo coś takiego... No nie to wiem. Znaczy tak, wyzwania na pewno przy samym projekcji, przy samym tak jakby wykonywaniu tych flipów, no to generalnie ekipa tutaj jest tak jakby kluczowym wyzwaniem, bo bez ekipy nie zrobisz zajebistego remontu, tak? Ja akurat mam już biznes tak poukładany, że w tym momencie współpracuję z 6 ekipami, wow. Dwie są też dwubrygadowe, więc w tym momencie jak tu siedzimy robimy 8 remontów jednocześnie. Generalnie chłopaki są samodzielni, zawsze jak rozmawiam z nimi, no to też się kumplujemy, to nie jest tak, że po prostu traktuję ich jako moje gdzieś tam podwładnych, tylko wręcz przeciwnie. Każda ekipa ma własny NIP, każda ekipa ma własną działalność gospodarczą, więc to oni są odpowiedzialni za tak jakby za realizację i za później efekt finalny i za ewentualne, nie wiem, jakieś poprawki czy reklamacje od klientów, więc to mam tak poukładane. No i w tych remontach jest najwięcej wyzwań. No teraz robimy też dużo na rynku pierwotnym tych mieszkań, więc jest o wiele łatwiej, bo mieszkanie jest od razu gotowe, mają proste ściany, mają wymienione grzejniki, mają nowe parapety i tego nie trzeba robić, okna tak samo są nowe i to jest właśnie fajne, więc tutaj wyzwaniowo. Ceny co bardzo szybko teraz rosną, więc jak spodziewałem się, że na początku tego roku będziemy mieli jakieś delikatne spowolnienie, no to ja zanim tu przejechałem, to sprzedałem 3 mieszkania, słuchajcie, w pierwszej połowie stycznia, więc i za gotówkę wszystko, bo wcześniej przed chwilą mieliśmy ten kredyt bezpieczny 2%, co napędziło mega rynek i myślałem, że będzie troszeczkę spowolnienie, a tu jednak nie, ceny dalej idą do góry, więc no jest coraz trudniej coś kupić, na czym się naprawdę da fajnie zarobić. Okej, okay, a są jakieś takie rejony w Polsce, gdzie jest naprawdę trudno kupić, sprzedać mieszkanie? Takie jakieś są lepsze rejony, gorsze? Na przykład, nie wiem, między Warszawą a Białymstokiem wolałbyś się przenieść gdzieś swój biznes do innego obszaru nie, Polski? Nie, absolutnie nie przenosiłbym się, robię to czysto świadomie. Białystok ma około 350-380 tysięcy mieszkańców. Dla mnie to jest idealne miasto. Ja jadę na przykład w godzinach szczytu maksymalnie z jednego osiedla na drugie, maksymalnie 20-25 minut. Wiem, że w Warszawie to ludzie jeżdżą po 90 minut. Jeżeli chodzi o inne miejsca, no to chodzi o to, że w Warszawie, żeby zacząć działać, potrzebujesz dzisiaj pewnie w okolicach 1 000 000 złotych, żeby zrobić flipa, bo mieszkania są dużo droższe. W Białymstoku wystarczy ci 450-500 tysięcy już z remontem, żeby wejść w biznes i stopy zwrotu są podobne, bo zyski są podobne. Także czy robisz tu w Warszawie, czy w Białymstoku, czy we Wrocławiu, no to fliperzy oczywiście wyciągają podobne stopy zwrotu. Oczywiście zdarzają się dzisiaj jakieś tematy, które bardzo są sowite, tłuste. Natomiast my nie robimy niczego, co by nie przyniosło minimum 60 koła na czysto przy takim flipie. Natomiast ostatnie wszystkie, cały kwartał ostatni, no to najniżej mieliśmy jedną transakcję 72, a wszystko w okolicach 6 cyfr i powyżej. Brzmi to naprawdę bardzo dobrze. Tak. A powiedz mi, na co twoi klienci najbardziej zwracają uwagę przy zakupie mieszkań? Na przykład, nie wiem, że to musi być balkon, albo go nie musi być, albo że musi być taka dzielnica, albo że coś. No, nie wiem, są jakieś rzeczy, które po prostu muszą być spełnione, żeby ktoś chciał kupić to mieszkanie? Lokalizacja jest bardzo tutaj dużym atutem, ale teraz jest sporo osiedli, które budują się na obrzeżach miast, gdzie połączenie do centrum jest w kilkanaście minut, więc też coraz częściej ja tam inwestuję i tam też klienci wybierają te mieszkania, bo są po prostu trochę tak. Tańsze, ale rozkład. Ludzie lubią, kiedy mieszkanie jest przynajmniej dwustronne, czyli mamy okna i z prawej i z lewej strony, jak wchodzimy do korytarza. Lubią, jak jest balkon i nie lubią czwartych pięter, więc najlepsze te są pierwsze, drugie piętra i generalnie tutaj klienci najchętniej kupują. Balkon też jest zawsze dużym atutem, więc to jest ważne. Coraz częściej zwracają uwagę też na czy jest komórka lokatorska lub piwnica i też miejsce postojowe.
Okej. A czy na przykład zwracają jeszcze na to uwagę, czy mieszkanie ma na przykład okna położone na wschód albo na zachód, północ, południe? Bo to jest akurat ważne podczas wybierania mieszkania w Tajlandii, dlatego ci to zadaję pytanie. Może w Polsce nie jest to ważne pytanie, ale tutaj w Tajlandii jest to bardzo ważne, przynajmniej dla mnie. Generalnie, wiesz co, jest jakiś procent ludzi, powiedziałbym, że gdzieś około 10% osób, które pyta, jaka to jest strona, czy to jest północ, czy wschód, czy zachód. Natomiast ja nigdy, jak kupuję, to tego nie biorę pod uwagę jako czynnik zakupowy, a zawsze odpalamy kompas później na mieszkaniu i patrzymy, gdzie rzeczywiście, która to strona świata. No właśnie, bo powiem Ci, że tutaj w Tajlandii my szukamy, jakieś tam chodzimy po mieszkaniach, patrzymy, czy nawet pod sam wynajem, gdzie chcemy mieszkać, to kiedy są okna od strony południowej i gdzie świeci cały czas słońce, to po prostu w tych mieszkaniach nie da się żyć. Za gorąco. Klimatyzacja musi chodzić cały czas na pełnych obrotach, a jeszcze dodatkowo, na balkon nie da się za bardzo wyjść przez cały dzień, bo jest tak gorąco, słońce tak świeci, wszystko jest tak nagrzane, że po prostu by się rozpłynął. Także jeśli na przykład ja bym miał wybierać swoje mieszkanie tutaj w Tajlandii, to raczej byłoby to od strony właśnie jakiejś północnej czy wschodniej, na pewno nie od południowej. Ale wiesz, klimatyzacja też rozwiązuje ten problem. No, rozwiązuje, tylko że znowuż podnosi mega rachunki, wiesz, na przykład za prąd. I ja na przykład nie lubię takiego powietrza cały czas z klimatyzacji. Okay. I wolę mieć taki przewiew na przykład na wyższym piętrze niż z tego wiatr, tak jak na przykład tutaj wieje, niż z klimatyzacji, która tak, wiesz... To znaczy, wiesz, w Polsce jest troszeczkę inaczej, bo tam nie mamy cały... lata przez cały rok, więc jak tą klimkę podpalamy sobie przez 2-3 miesiące, no tak, najgorętsze, to też nie stanowi problemu. No tak? Właśnie, no natomiast tak, to też jest aspektem, o czym powiedziałeś, że jak wybieramy na przykład piętra wysoko, gdzie rzeczywiście wiemy, że mamy ekspozycję na słońce, no to też bez klimatyzacji tego mieszkania nie zostawiamy. Też ją zawsze montujemy, czy to rynek wtórny, czy pierwotny, bo to jest dodatkowym zawsze atutem przy sprzedaży. A tu co jest ciekawe, co w tamtym roku było, jak wynajmowaliśmy tutaj na The Unit, że okazało się po 2 tygodniach, Mati mówi, przychodzi, mówi, a u was ciągle klimatyzacja włączona? Mówimy, no tak, bo to ona jest. On mówi, ale wiecie, że was dodatkowo naliczą rachunkiem za prąd, za tą klimę, nie? W wynajmowanym mieszkaniu, czyli oprócz tego na krótki termin, tak? Wyobrażacie sobie, że wynajmujecie mieszkanie na, nie wiem, na tydzień czasu albo na weekend, a dodatkowo jeszcze przychodzi wam rachunek za prąd i za wodę, no nie? Właśnie, to są takie różnice. A to są takie różnice, tutaj po prostu tak jest. Gdzie właśnie klient nie jest przygotowany na to, bo na przykład w Polsce się to nie zdarza, żeby samemu płacić za prąd na krótki termin właśnie wynajem, a tutaj się zdarza. Jest właśnie też uwaga, że w hotelu jak macie, no tutaj was nikt nie szarżuje za klimę i za wodę, ale jak wynajmujecie przez booking, powiedzmy, w cudzysłowie, czyli czy tam od prywatnego jakiegoś właściciela, no to wtedy te rachunki się pojawią. Co podnosi najbardziej wartość mieszkania? Może już tak jakby zaznaczyłeś to gdzieś w poprzednich pytaniach, ale tak, jest coś, co tak najbardziej jakoś podnosi wartość mieszkania, czyli nie wiem... Lokalizacja na pewno. Ta lokalizacja, jest tak? Numer jeden, widok z okien i to, co mamy, infrastruktura, która jest wokół. Tu też to będzie mega ważne, bo widoczki tutaj na pewno będą moim zdaniem sprzedawały. Dokładnie. To ja powiem od razu o tym właśnie, że jak na przykład chodziliśmy, ostatnio szukaliśmy mieszkania, to wyobraź sobie, że takie mieszkanie około 70 metrów kosztowało tutaj 500 000, ale na 6 piętrze. 500 000 złotych, w przeliczeniu na złotówki około 500 000, a kiedy wyjechaliśmy 10 pięter wyżej, na przykład na 15, 17, 18, to mieszkanie było 100% droższe. Czyli cena razy dwa, ale widoczek był nieporównywalny. Czyli ten widok tutaj ma ogromne znaczenie. Właśnie i piętro, na którym znajduje się mieszkanie. Ja też sądzę, że prędzej, jakbyś robił flipa tutaj, załóżmy, to prędzej byś sprzedał to mieszkanie jednak wyżej. Mimo, że byłoby droższe. Ponieważ ludzie przyjeżdżają tutaj i chcą mieć ten widok dokładnie, na stałe. Tak. Bo ja widziałem te twoje wideo. Tam był filmik, gdzie te niższe piętro było na poziomie dachu innego budynku, z tego wyższego z żadnej strony żaden inny budynek dokładnie nie zasłaniał. Więc no, ludzie będą gotowi zapłacić za ten widok, za spokój. I też właśnie jak my często kupujemy od dewelopera mieszkania też na najwyższych piętrach, to też tam się pojawia obowiązkowo klima, bo wiadomo, że od dachu będzie też grzało, nie? Dobra, to wiesz co, bo ja tak mniej więcej się orientuję, ile tutaj się płaci za wynajem mieszkań. W Polsce w sumie mam swoje mieszkanie, także nie wynajmuję, ale to wiadomo, gdzieś tam jakieś ceny znam. Ale tak przeciętnie obecnie to teraz ile się płaci za czynsz miesięcznie za takie mieszkanie około 50 metrów, które jest warte około właśnie 500 000 na przykład złotych. Okej, ja akurat takich mieszkań nie mam w portfelu, bo mam w ogóle zupełnie inną grupę docelową na najemców, czyli ja celuję w singli albo w pracujące pary, więc moje mieszkania to są mieszkania albo jakieś mikrokawalerki, które powstały z podziału jednego mieszkania na dwa lub trzy mniejsze, a takie najlepsze, które lubię, to są
mieszkania dwupokojowe na powierzchni między 28 a 35 metrów, gdzie mamy salon z aneksem, sypialenkę i takie mieszkanie w nowym bloku wynajmujemy za 2000 plus wszystkie opłaty, plus 200 za miejsce postojowe. W starym budownictwie, jeżeli lokalizacja jest topowa, to pieniądze są podobne, a jeżeli jest gdzieś na mniej lubianym osiedlu, no to 200 jest różnicy, czyli jest 1800 plus opłaty i nie ma wtedy miejsca postojowego, bo to jest rynek wtórny. Okej. Okay. Wiesz co, tak chciałbym jeszcze taką rozwiać jedną rzecz. W sumie powinienem to powiedzieć na samym początku, ale już zapomniałem o tym, więc powiem teraz. Czy na przykład wiesz, że w Tajlandii można normalnie kupić mieszkanie na siebie, jako na twoje nazwisko polskie, jako obcokrajowiec? Bo na przykład wiele osób twierdzi, że nie da się kupić na przykład mieszkania. I chciałbym tutaj... Właśnie, no to do ciebie właśnie pytanie, czy da się tak zrobić, no właśnie, to takie. Bo z tego, co wiem, to co gadaliśmy kiedyś, no to ziemia zawsze będzie taja. Tak, ziemia zawsze będzie ale taja. Ale jak mamy apartamentowiec czy wieżę, no to co, w niej są mieszkania, tak? Tak. I właśnie to chciałem powiedzieć, bo no i rozwiać tutaj kilka wątpliwości, bo wiele w poprzednich filmach było komentarzy takich, że na przykład nie można tutaj kupić aha, czyli mieszkania. Tak, ludzie mają obiekcje, tak? Tak, ludzie mają obiekcje właśnie, że nie można, kurczę, poczekaj, że nie można kupić mieszkania w Tajlandii, a ja właśnie chciałbym to rozwiać, że można jak najbardziej na swoje zagraniczne opcje, jako obcokrajowiec można kupić normalnie tutaj mieszkanie na własność, tylko czasami są takie wyjątki, gdzie nie można, bo na przykład jeśli jest jakiś wieżowiec taki, powiedzmy 30 pięter, 50 i ma na przykład zapisane gdzieś tam w regulaminie, że mogą, nie można sprzedać więcej mieszkań obcokrajowcom niż 50%. Okay, no, czyli na przykład sens. Jeśli już jest sprzedane 50% mieszkań dla obcokrajowców i ty później byś chciał, mimo że jest jakieś wolne, no to nie możesz kupić, okay, tak? Okay, okay. Czyli zdarza się, że obcokrajowiec nie może kupić mieszkania w Tajlandii, bo są różne jakieś czasami przypadki, ale ogólnie można. A ziemi nie można nigdy. To jest ciekawe. Czyli okej, A w Polsce obcokrajowcy mogą normalnie kupować zawsze i... To znaczy, czy zawsze tak było, to nie wiem. Na ten moment powiem, jak jest teraz, bo nawet ostatnio sprzedawałem na kredyt dwuprocentowy i Białorusinom, i Ukraińcom pracującym u nas na umowę o pracę i oni dostali normalnie z tego programu kredyty i też nie zapłacili PCC, bo było ich to naturalnie pierwsze mieszkanie u nas w Polsce. A orientujesz się, czy na przykład właśnie kredyty dla obcokrajowców w Polsce są łatwo dostępne, czy nie? To znaczy, to zależy wszystko, czy ktoś ma kartę pobytu, zależy, czy ktoś ma... Najważniejsza jest na pewno umowa o pracę na czas nieokreślony, bo to bardzo podwyższa na pewno zdolność, ale muszą też mieć dokumenty pobytowe i takie, które pokazują, że już oni są jakiś czas tutaj, zamierzają tutaj zostać, nie? Natomiast tak jakby, no mówię, ostatnio bezproblemowo akurat nie interesowałem się przebiegiem tego całego protokołu, jeżeli chodzi o udzielenie im kredytu, ale no mówię, teraz w styczniu jeszcze miałem dwa akty, jeden Białorusinom, a drugi Ukraińcom sprzedaliśmy i bardzo fajni ludzie i ja nie mam też na przykład z tym żadnego problemu. Akurat lubię naszych wschodnich sąsiadów, więc no nie wszystkich wiadomo, ale generalnie tutaj też dużo wynajmuję Białorusinom. I to są też bezproblemowi najemcy. Właśnie to chciałem też powiedzieć, bo to jest ważne. Część osób się boi wynająć na przykład ludziom ze wschodu, natomiast oni są też, tak jakby słuchajcie, troszeczkę na emigracji. I co to oznacza? To oznacza, że ja też kiedyś byłem w Anglii, na przykład zarabiałem hajs, pojechałem tam zarobkowo, ja nie szukałem problemów, tak? Nie znałem jeszcze na początku dobrze języka, nie znałem dobrze prawa, nie byłem u siebie i nie szukałem tak jakby problemów. No tak. Więc mam takie samo przeświadczenie o nich i naprawdę dzisiaj może, nie wiem, ze 40% wszystkich mieszkań, które mamy w portfelu, to wynajmują Białorusini. I naprawdę ani z płatnością nie ma problemu, ani z czystością. Później jak oddają te mieszkania, to też oni chcą odzyskać kaucję całą, w całości, więc mieszkania są wysprzątane, są czyste, nic nie jest zniszczone i naprawdę jestem zadowolony z tej współpracy. Okej, ja bym chciał jeszcze, bo ja sam się na to natknąłem, wiesz, ja chciałbym teraz wyjaśnić takie jedno pojęcie odnośnie M2. Popularne w Polsce jest takie nazewnictwo takie no, M2, na przykład M3, M1. Co to oznacza, że jakie jest wtedy mieszkanie? Ile ma pokoi? No M1 oznacza, że ma jedną izbę, czyli ma jeden tak jakby pokój. Zamykany. Taka znaczy, osobna sypialnia. Nie sypialnia. M1 to znaczy, że masz kawalerkę, czyli kawalerka to jest na jednej powierzchni oprócz łazienki masz i malutkiego korytarzyka, najczęściej masz salon i aneks. Po tam, gdzie gotujesz, śpisz, jesz i oglądasz telewizję i to wszystko jest kawalerką. M2 to jest wtedy, kiedy oprócz tego właśnie, że masz salon z aneksem, jest do
dodatkowa sypialenka. Okay. Dodatkowa sypialnia. To jest M2 i tak dalej, M3 to są kolejna sypialnia i tak, tak dalej. Tak, tu tak. Widziałem, że jest inaczej, to tu jest właśnie trochę inaczej, też warto, żeby podkreślić. Bo tutaj określa się one bedroom, two bedroom, czyli jeden pokój, dwa pokoje. Tylko jeśli tutaj mówimy o jednym pokoju, czyli takie powiedzmy M1, to tutaj oznacza, że mamy jedną zamykaną sypialnię. Plus i to oznacza plus salon z aneksem, no i łazienka. Także właśnie na przykład jeśli mamy two bedroom, jeśli szukamy w ogłoszeniu na przykład two bedroom, czyli to będzie M3. To będzie w Polsce M3, no, właśnie. Tu jest two bedroom, a w Polsce M3. I tutaj jeszcze warto, żebyś też pewnie dopowiedział, bo ja już o tym wiem, że tutaj na przykład jak jest M3, to są też trzy łazienki. To właśnie teraz chciałem takie pytanie Ci zadać odnośnie właśnie tych łazienek, bo tutaj jest taki zwyczaj, że jak mamy dwa pokoje, to często już od razu w tym danym mieszkaniu są dwie łazienki, a nawet czasami trzy. Ostatnio właśnie byłem w mieszkaniu, które było dwupokojowe i miało trzy toalety. No, to widziałem to właśnie. Czy jest to popularne w Polsce? To znaczy, wiesz co, generalnie jak się buduje, nawet jak deweloperzy dzisiaj budują, no to do 50 metrów zawsze jest jedna łazienka. Czasami jest oddzielnie jeszcze WC. Natomiast przy 60-70 metrach te łazienki już coraz częściej potrafią być dwie. My nawet robiliśmy ostatnio takie fajne projekty, gdzie w miejscu WC rozszerzaliśmy to WC do drugiej łazienki, tak żeby na przykład z sypialni rodziców można było, żeby mieli sobie prywatne wejście, ten master bedroom, ta sypialnia największa, gdzie ty byś mieszkał z żoną czy ja, mają dodatkowo sobie łazienkę, to jest super, a tutaj ludzie te rozwiązania też uwielbiają i te mieszkania też tam się super szybko sprzedają. Dobra, a teraz takie trochę osobiste pytanie znowu bardziej. Wolałbyś na przykład, jako ty dla siebie mieszkać na przykład, i ludzie na przykład też może co o tym myślą, wolą mieszkać w własnym domu, gdzie muszą się wszystkim sami opiekować, czy na przykład wolą mieszkania jednak, bardziej się sprzedają mieszkania, gdzie nie trzeba się przejmować, wiesz, cieknącym dachem, i tak dalej, sprzątaniem na korytarzu i uważam, przychodzi. Uważam, że tak jakby jest taki dalej model, że ludzie na początku wynajmują M2 czy kawalerkę, później chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, ale nawet rozmawiam z klientami, którzy teraz kupowali te mieszkania, jak i dalej mają cel mieszkaniowy, no to i tak każdy chce jakoś tam do domu się wyprowadzić. Ja akurat domami nie handluję, więc nie wiem, jaki jest tam tempo tego, natomiast myślę, że większość jednak ludzi, którzy już mają ustatkowane życie i nie zamierzają gdzieś tam migrować w sensie takim zarobkowym, no to lubią, wybierają domy jednak, tak? Nawet też tendencja jakieś 5-7 lat temu była taka, że wszyscy gdzieś tam znajomi szukali miejsc, gdzie mogą gdzieś za miasto wyemigrować i czy kupić gotowy, czy nawet szeregówkę, czy bliźniak, bo dzisiaj jest tendencja taka, że mieszkanie w centrum od dewelopera kosztuje takie same pieniądze jak załóżmy bliźniak 150-metrowy pod miastem, nie? To są podobne pieniądze, tylko koszt wykończenia tego domu jest większy niż tego mieszkania, więc tak to właśnie cenowo już zaczyna się zbliżać. To właśnie teraz nawet narodziło mi się obecnie właśnie takie pytanie, czyli właśnie podobne ceny mieszkań w bloku potrafią być takie same jak na przykład jedno budynku wolnostojącego, tak? Tak, powiedzmy, że na przykład znaczy nie wolnostojącego. Myślę, że a, mieszkanie... Że bliżak, bardziej, tym bliżak, bliżak albo szeregówka, tak, bo o co chodzi. Porównując teraz to, co patrzyłem grudzień ostatnio, jakby robiliśmy zakupy, no to mieszkania takie właśnie powiedzmy M4, gdzie jest 80 metrów, deblera na wysokim piętrze, z dużym tarasem 20-metrowym, no to takie mieszkanie kosztuje między 10 a 12 tysięcy z metra. No to między 800 a 1000 a milion złotych. To dzisiaj za milion złotych można kupić bliźniaka między 120 a 150 metrów, który jeszcze ma jakieś 300-500 metrów swego ogródka, kawałka działki, garaż i miejsce na drugi samochód gdzieś z boku domu, gdzieś pod wiatą albo z przodu, więc to bardziej o to mi chodziło. Domu wolnostojącego, oczywiście używany, kupisz, tak, za te pieniądze, ale taki nowy, który jest też wybudowany od dewelopera, no to raczej bliźniak, a coraz częściej szeregówka, nie? Tutaj w Tajlandii też teraz są takie dosyć popularne, widzę, jeśli budują nowe domy, takie wille, to są bardzo malutkie. Są bardzo malutkie, ale mają swój basen, prywatne podwóreczko i tak dalej. I one są właśnie w cenie na przykład mieszkania w bloku. Tak.
I właśnie to jest taki dla mnie trochę problem, bo ja bym z jednej strony chciał to mieszkanie w bloku, bo jak my na przykład często się gdzieś przemieszczamy, to ten dom, ta willa by mnie strasznie tu przywiązała, wiesz? No tak. Ja bym był wtedy tak, już wtedy chciał tutaj zostać, już nie chciałbym tak podróżować, na przykład nie chciałbym się przemieszczać, bo mam taki swój dom i tak dalej. I dlatego na razie jeszcze przynajmniej wolałbym mieć na przykład takie mieszkanie w fajnym, ładnym bloku, gdzie jest, piękne są baseny, piękne widoki, w super miejscu, bo wtedy by mi było łatwiej się przemieszczać. Także właśnie, a najgorsze jest to, że jeśli bym chciał kupić, to miałbym największą rozterkę, bo oczywiście wolałbym willę z basenem i prywatny dom, no super, pięknie, tutaj. Ładnie. Tak, tak, tutaj, okay. ale właśnie, bo ta cena strasznie kusi, wiesz, ta cena kusi, tak, że tak, za prywatny dom, kurde, fajną willę, trzeba zapłacić powiedzmy tyle samo, co za mieszkanie w bloku. Więc... Tylko obsługa jest dużo droższa wtedy, tak, nie? Właśnie, bo basen utrzymanie. Czy czyści, czy utrzymanie, dokładnie. Ale też ta elektryka, wtedy te wszystko, bo tutaj w bloku, tak jak u nas na osiedlach, no to mamy administrację, płaci się czynsz, tam jest też część tego czynszu to składowa na jakieś naprawy, na remonty klatki, odmalowanie dachu, w sensie odwrotnie, odmalowanie klatki, remont dachu i generalnie jest to wygodne, tak jak powiedziałeś. Ja jeszcze mam taką jedną uwagę ciekawą, że mając dom na przykład, a mieszkanie, no to ludziom łatwiej, jak lubią podróżować lub migrować, łatwiej jest wynająć mieszkanie później, a dom już tak niekoniecznie. No stoją no te tak, domy tak, puste, bo to jednak jest dom duży, tak, nasz, tak. I gdzieś to jest trochę takie przyzwyczajenie, że domu nie wynajmiemy, nie? Bo za pół roku chcemy przyjechać z powrotem i nie chcemy, żeby nikt mieszkał z mieszkaniem, jednak jest łatwiej, no tak. Wtedy stoi puste. A mieszkanie łatwiej wynająć, ale dokładnie. To takie by to już wodzi tam wątek poboczny. Okej, a jeśli miałbyś na przykład taką możliwość inwestowania w Tajlandii i zrobić tutaj jakieś rzeczy, to chciałbyś na przykład, nie wiem, myślałeś kiedyś nad tym, żeby gdzieś w jakimś innym kraju? Na pewno ja i tak moim takim celem jest, jak dzieciaki już skończą szkołę średnią, no to podróżować w ten sposób, że jak się zbliża okres, gdzie będzie to, co wspomnieliśmy, ciemno, szaro, buro i ponuro, czyli gdzieś tam w granicach od października do kwietnia, marca, być obywatelem świata i właśnie gdzieś tam migrować. I co wtedy robić? No to ja myślę, że flipowanie, zajmowanie się nieruchomościami, pośredniczenie w każdym kraju może przynosić fajne pieniądze, bo... I myślisz, że jesteś w stanie na przykład zrobić to w każdym kraju? Myślę, że ze tak. Swoim doświadczeniem? Jeżeli prawo, poznałbym prawo, co też pewnie są specjaliści, są ludzie, którzy są tutaj chętni, czy mieć udział jakiś w zysku, czy po prostu razem to robić. Mówię o, nie wiem, czy o kimś doświadczonym, no wystarczy po angielsku się porozumiewać, no nie, tak, musimy tak, tajskiego, tak. Żeby tutaj się świetnie dogadać. I myślę, że to bezproblemowo też to zadziała, tak? No bo zawsze ktoś znajdzie się, kto chce sprzedać mieszkanie, a z drugiej strony zawsze znajdzie się ktoś, kto chce kupić i też mało tego, flipy moim zdaniem by tutaj też fajnie zaskoczyły, dlatego że, tak jak wspomniałeś na swoim filmie o tych mieszkaniach, co żeście oglądał ostatnio, które ja oglądałem ten filmik, no to też te mieszkania są w takim stanie, że najlepiej byłoby je wyremontować. O tak, zdecydowanie. A oni tutaj nie są skorzy do tego. No właśnie. I wtedy pojawiamy się my, cały li ubrani na biało, robimy zajebisty remont. I takie oni mieszkanie wchodzą, na pewno by się i na o wiele pewno, bardziej... I on, te mieszkanie sprzeda się dużo szybciej tak. I za dużo większe pieniądze, bo ktoś wchodzi na ładne, gotowe, tak. Fajne, świeżutkie mieszkanie. Bo na przykład ja sam po swoim doświadczeniu wchodzę, patrzę, ojejku, tu taka ściana krzywa, tutaj niepomalowane, podrapane, klimatyzacja, jak tam jest, gdzieś silikony tak położone, tak, że wiesz, problem. To jest wszystko, tak, takie tak, wszystko... Tak. Właśnie... No wiesz, podłogę wymienić, to już jest gorzej, płytki no nowe położyć, to już jest gorzej, bo odmalować to każdy, umówmy tak, się, tak, większość tak. z nas, nawet tak, nie mając tak, tak. fachu w ręku, kolorek sobie położy, no tak. obklei i gdzieś tam to będzie fajnie wyglądało, mniej lub bardziej dokładnie, jeżeli chodzi gdzieś tam już o jakieś zakątki czy szczelinki, ale taki remont, gdzie trzeba wymienić płytki, glazurę, terakotę i ułożyć panele, no to już tutaj by zrobił robotę, no a nie jest łatwy i nie wiem, jak właśnie jest z ekipami, może do ciebie to właśnie jest dobre pytanie, czy spotkałeś się właśnie, widziałeś, że ktoś robi remont, te ekipy są tutaj? Wiesz co, zwyczaj tych Tajów to jest właśnie taki, że jak oni już zrobią jakiś dany blok, postawią i zrobią tam nowe mieszkania, to przez później następne 20-30 lat one nigdy nie są remontowane, więc ja w sumie nie wiem do końca, czy są takie ekipy, ale... No to mamy myślę, niszę. No mamy niszę, ale z drugiej strony myślę, że jak budują i są budowlańcy, którzy budują te bloki, no to pewnie gdzieś tam by się ktoś znalazł. By... Kwestia kasy pewnie, no to jak dobrze zapłacimy, wiesz co chodzi, oni tutaj zarabiają mało, tak? Bo ile zarabia tutaj, nie wiem, ktoś tu pracuje w 7-Eleven w sklepie typu Żabka. No ja myślę, że nie zarabia więcej niż 2000 zł. No to dobra, no to u nas pewnie w Biedronce tam dziewczyny czy chłopaki zarabiają pewnie między 4 a 5 koła, podejrzewam. No ale budowlańcy, na przykład ekipa remontowa, no to ona bierze za remont mieszkania 50-metrowego, to oni biorą 35-40 tysięcy złotych, tak? No to, no to tutaj, kurczę, no jakby tak, było tak. podobnie, że załóżmy ekipa weźmie tu dwa, to nie wiem, 10 koła, a ty byś zapłacił im 20 no tak, w złotówkach, tak. tysięcy złotych, no to pewnie, że przyjdą do ciebie robić, prawda? Dokładnie. I jeszcze jak będą robili to dokładnie, a tu Excel będzie nam się spinał, że
warto jest zapłacić tej ekipie tyle i zrobić coś, czego nie ma, bo ewidentnie, jak oglądałeś już wiele tych mieszkań, to brakuje tej takiej świeżości tym mieszkaniom. Bardzo brakuje, bardzo. No właśnie, no to wydaje mi się, że gdyby zacząć to robić, to na pewno by się, to wiesz, to wszystko jest później takim efektem napędzającej się kuli śnieżnej. Ja też jak zaczynałem, no to miałem jedną ekipę, tak, i robiliśmy jeden remont, jedno mieszkanie, też się bałem, jak to wyjdzie, ale wierzyłem w końcowy sukces i ten schemat tylko powielić zostało, tak? Zbadać to prawnie i zbudować tutaj na nowo całą strukturę i to bez problemu by zaczęło, nie? Bo markety budowlane są. Są. Gdzieś można kupić panele. Tak, wszystko jest. Tu akurat jeśli chodzi o wyposażenie, to są sklepy, gdzie można bez problemu takie rzeczy kupić. Wiesz co, mam już jedno z takich ostatnich pytań jeszcze. Odnośnie jak się liczy metraż w Polsce, jak mamy mieszkanie powiedzmy 50-metrowe, w ogłoszeniu dajesz, wystawiasz ogłoszenie na jakimś portalu i piszesz, że jest 50 metrów, to co wchodzi w skład tych 50 metrów? Na przykład, czy balkon jest tym ujęty, czy nie wiem, czy jakiś korytarz, czy jeszcze jakieś coś, czy tylko po prostu pokój, łazienka? Nie. To już ci mówię, jak to wygląda w Polsce. W Polsce jest to tak zrobione, że cały metraż mieszkania jest podawane to, co jest w środku, czyli jak ma tam dwie sypialnie, salon z aneksem, łazienkę plus WC plus korytarz, to jest załóżmy 50 metrów kwadratowych. Balkon i teraz jest tak jakby oddzielnym dodatkowym metrażem. Czasami w niektórych jeszcze kiedyś wspólnotach, spółdzielniach mieszkaniowych jest podany razem, metraż mieszkania jest podany razem z piwnicą przynależną i to trzeba sobie to rozdzielić. Jeżeli mieszkanie jest spółdzielczo-własnościowe, to często jest to nie wydzielone, ale w księdze wieczystej jest to wtedy do wyczytania, do sprawdzenia, jaki jest metraż prawdziwy. Natomiast wiem, do czego zmierzasz, ale chodzi o to, że taras i balkon nigdy nie jest podawany jako metraż mieszkania, czyli piszemy, że jest 50 metrów kwadratowych ma mieszkanie, plus 6 metrów ma taras i plus piwnica ma 3 metry. Tak? Więc, właśnie, bo ja się tutaj tak też natknąłem kilka razy, ale już teraz się nauczyłem, że widzę ogłoszenie, które mówi, że nie wiem, mieszkanie ma 90 metrów, ja przychodzę do tego mieszkania i się okazuje, że to mieszkanie ma jakieś, nie wiem, maksymalnie 70 metrów, ale okazuje się, że ma wielki balkon. No i co? No i pytam się, mówię, ile to pani ma mieszkanie metrów? Ona mówi, no 90. Ja mówię, no ale chyba razem z balkonem. Ona mówi, no tak, z balkonem, to jest jakby tutaj oczywiste. Czyli to jest naturalne i oczywiste. Tak. No i też to zobaczcie, to też dla was, jak myślicie o zakupie mieszkania w Tajlandii, jest mega ważna informacja, że mieszkanie 90 metrów rzeczywistej powierzchni użytkowej będzie miało na przykład 70, a teraz 20, tak? No tak. A więc to też trzeba patrzeć, za co płacimy i ile, nie? Dokładnie. Nie wyobrażam sobie akurat tutaj nie mieć fajnego tarasu w Tajlandii z pięknymi widokami na przykład na morze, no ale jest to jakby w ogłoszeniu jest to brane jako normalnie powierzchnia użytkowa, ale czasami też, nawet nie czasami, często w mieszkaniach na tych balkonach Tajowie, czy tam jacyś obcokrajowcy, którzy mieszkają, mają na przykład pralkę, mają lodówkę, mają jakieś tam różne rzeczy, które my normalnie trzymamy w domu, a oni trzymają na balkonie. Tak. Sam tego doświadczyłem, to było mega ciekawe. Powierzchnia użytkowa. Jest powierzchnia użytkowa, jak najbardziej, tylko mówimy o metrażu mieszkania, a tutaj mamy takie jakieś dodatkowe tematy, ale też było bardzo ciekawe, jak mieszkaliśmy przez tydzień w Pattaji, rok temu jak przelecieliśmy, mieliśmy w dużym takim też apartamentowcu, bardzo wysokim, bardzo fajnym swój pokój, znaczy mieszkanie, bo było też tak jakby czyli był to M2, tak? Był salon i były dwie sypialnie, tak. Czyli tutaj jeszcze M2. I na małym balkoniku, słuchajcie, była pralka, która miała odpływ od razu w balkonie, żeby woda nie szła do środka do mieszkania, tylko był odpływ w podłodze, w balkonie i to spływało po prostu po pionem, pewnie w każdym tak jest było zrobione i pionem po prostu przez sąsiednie balkony spływało od razu w dół, więc to było też ciekawe. Już ostatnie pytanie. Jakie takie wskazówki jeszcze brać najbardziej pod uwagę, jakieś aspekty podczas wynajmu, czy jakbyś ty chciał sobie teraz kupić mieszkanie, albo komuś miałbyś widzom polecić, jak chcecie kupić mieszkanie, to zwróćcie na coś uwagę. Ale gdzie? W Polsce czy? W Polsce, raczej w Polsce. No. O kurczę, wiesz, to tutaj każdy ma swoje preferencje. Ja myślę, że każdy klient tak jakby wie, czego naprawdę potrzebuje, bo ktoś potrzebuje M2, ktoś M3, a ktoś 80 metrów kwadratowych i to koniecznie wysoko i z dużym tarasem. Natomiast na co zwróćcie uwagę? Słuchajcie, zbadajcie aspekty prawne przede wszystkim. Zobaczcie księgę wieczystą. Zobaczcie dział trzeci, czwarty, czy nie ma zadłużeń, czy na przykład nie ma służebności, a to oznacza, że na przykład babcia dała te mieszkanie wnuczkowi, ale za to wnuczek miał ją dochować do końca życia, ma prawo tam mieszkać. Dzisiaj to też notariusze sprawdzają, ale to jeżeli
umiesz otworzyć księgę wieczystą, co jest dzisiaj proste, bo można to zrobić za darmo przez stronę rządową internetową, no to to są aspekty, które nam na pewno należy zwrócić uwagę i też da się to też wyprostować, bo my też czasami kupujemy mieszkania, które mają hipotekę, ale w takim momencie, załóżmy, idąc do notariusza, podpisujemy akt notarialny, gdzie notariusz wyznacza, że 200 tysięcy, załóżmy, złotych to jest hipoteka i przelewamy ją do banku na wskazane przez bank konto, a resztę, załóżmy, 300 tysięcy złotych idzie już do sprzedających, więc to taka chyba sprawny, taka najważniejsze aspekty, jeżeli chodzi o zakup. Mariusz, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że widzom również spodoba się ta rozmowa, mam jak nadzieję. Mi tutaj i te odpowiedzi i w ogóle, że będzie to bardzo wartościowy film dla wszystkich. Dlatego zachęcałbym też do pozostawienia może subskrypcji i lajka pod tym filmem. Subskrypcji po to, żeby nie przegapić kolejnych odcinków jakichś tutaj, czy o nieruchomościach, czy o podróżach. No i co? Jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie w komentarzach. Może jak nie ja, to tutaj Mariusz postara się odpowiedzieć albo gdzieś tam przekazać mi taką informację, żebym odpowiedział. Więc jeśli ktoś ma pytania, to w komentarzach. No i jeszcze raz naprawdę bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Idziemy na browara. Idziemy na browara. Idziemy w końcu popatrzeć tak z bliska już na to morze, popływać w nim, na te widoki z tamtej strony, nie tylko przez oko w kamerze. Tak, rozczochrani, nie? Po wodzie. No, także dziękuję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej, cześć. Tak.